Danuta Holecka, witam Państwa i zapraszam na rozmowę z gościem wieczoru. Premier Mateusz Morawiecki, witam Panie Premierze. Dobry wieczór, witam Panią, witam Państwa i witam w oazie wolności mediów. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem z Państwem ja dzisiaj. się cieszymy. Rosyjska rakieta przekroczyła dzisiaj polską granicę. Rano znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie zawróciła, mówię prawdopodobnie, bo trwa sprawdzanie, czy spadła, czy zawróciła. Jak bardzo jest to poważna sytuacja? To poważna sytuacja, ale przede wszystkim chcę powiedzieć um, pani, um, pani redaktor i um, telewizjom, że to właśnie telewizja Republika jako pierwsza podała tak. tę informację. Zobaczcie Państwo, jak ważne jest to, żeby była taka oaza wolności mediów, bo w czasach moich rządów było tak, że były trzy główne stacje telewizyjne i tam można było trzy bardzo różne, czasami skrajnie różne poglądy na rozmaite sprawy usłyszeć i zobaczyć. Teraz Tusk chce zrobić tak, żeby wszystkie telewizje, wszystkie portale śpiewały na jedną modłę. Kto wie, czy gdyby nie Telewizja Republika, e, która, o ile dobrze usłyszałem, dowiedziała się od leśników. Nie od służb wywiadowczych, tylko od leśników, że rakieta wleciała na terytorium Polski. Kto wie, czy naród polski by się o tym dowiedział. A pamiętamy Wszyscy szanowni państwo, ile było krzyku, że coś ukrywamy, jak rakieta spadła w przewodowie doprowadziła do tragedii. Wówczas teraz na całe szczęście do żadnej tragedii nie doszło, ale na pewno jest tutaj cały czas dużo z...